Pewien facet dzwoni do swojego kierownika i mówi: dzień dobry, panie kierowniku, ja chciałbym bardzo serdecznie przeprosić i chciałbym powiedzieć, że dzisiaj nie przyjdę niestety do pracy. Wie pan, no są takie dwa dni na żądanie, gdzie pracownik po prostu dzwoni, mówi, że nie przyjdzie i pracodawca no musi to jakoś uszanować, pan rozumie. No dobrze, no jest pan dobrym pracownikiem, w dodatku takim śmieszkiem, fajnie się z panem rozmawia. Nie ma problemu, może pan dzisiaj nie przychodzi, to jest pana prawo zgodnie z kodeksem, tylko proszę mi powiedzieć, dlaczego akurat dzisiaj? Panie kierowniku, bo ja cierpię na dysfunkcję analną. A co to jest dysfunkcja analna? Nie chce mi się dupy ruszyć. Jak ja pracowałem w korpo, a jeszcze chwilę jak byłem urzędnikiem, to miałem dysfunkcję analną każdego dnia. Miałem też coś takiego, co się nazywa wyłączenie mózgu. Polegało to na tym, że byłem taki rzeźki, szczęśliwy, sympatyczny i tylko wchodziłem do tego urzędu. Nic mi się nie chciało robić, a jak odpalałem komputer, to normalnie bym zasnął od razu najchętniej.